Opozycja krytykuje znaczące darowizny kierowane na konto Prawa i Sprawiedliwości przez osoby związane ze spółkami Skarbu Państwa. W odpowiedzi PiS przypomina, że takie finansowanie funkcjonowało także za rządów PO-PSL. Zarzuca też swoim politycznym konkurentom, że unikają ujawnienia własnych darczyńców. Opozycję oburzają dobrowolne wpłaty na działalność partii Prawo i Sprawiedliwość od menedżerów spółek Skarbu Państwa. Politycy opozycji przekonują, że darowizny są w rzeczywistości zapłatą za intratne stanowiska. Jeżeli jest tak, że ktoś zostaje prezesem spółki państwowej i chwilę później wpłaca kilkadziesiąt tysięcy złotych na konto partii politycznej, a to czynnik partyjny decyduje, czy ten ktoś jest tym prezesem, czy nie. Tak naprawdę to jest wyciąganie z budżetu państwa pieniędzy najpierw na stołki kolesi, a później na dofinansowanie partii. Tylko w tym roku na konta Prawa i Sprawiedliwości wpłynęło kilkanaście wpłat od osób fizycznych. Większość to przelewy na kwoty od 20 do 50 tysięcy złotych. Jak podkreśla Konrad Sajkowski z Konfederacji, wspieranie partii przez osoby ze spółek Skarbu Państwa to nie nowość. Przyganiał kocioł garnkowi tak naprawdę. Dokładnie to samo się działo, kiedy Platforma była u władzy. Premier Mateusz Morawiecki zaznacza, że przekazywanie darowizn to normalna forma wsparcia partii. To rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził przejrzystość wpłat na partie. Znamy historię, kiedy w czasach naszych poprzedników w sposób zupełnie pozaprawny różnego rodzaju wpłaty krążyły, dlatego wprowadzony został system, który nakazuje rejestrowanie każdej wpłaty. Od lipca ubiegłego roku każda partia musi publikować i aktualizować rejestr wpłat od sympatyków. Informacje muszą być zamieszczone nie później niż 14 dni od otrzymania darowizny. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreśla, że Platforma Obywatelska formułuje zarzuty, ale sama unika informowania o swoich darczyńcach. Przypominam, że jakoś Platforma Obywatelska z tego się nie spowiada publicznie, ma taki obowiązek. W biuletynie informacji publicznej Platformy Obywatelskiej lista wpłat darowizn jest pusta. Jej politycy nie potrafią wyjaśnić tej sytuacji. Jeżeli chodzi o wpłaty, no nie sądzę, że była pusta, Szymon. Być może nie było żadnych wpłat. Inne partie udostępniają w biuletynie informacji publicznej wykazy wpłat na różne kwoty. Ich brak jest zagrożony karą pieniężną. To połowa wartości wysokości niewskazanych wpłat, jednak nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 30 tysięcy złotych. Sprawę Platformy trzeba wyjaśnić, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Pytanie, czy rzeczywiście nikt nie wpłacał na konto Platformy Obywatelskiej, czy też jest sytuacja inna, mianowicie Platforma ukrywa to, a to już jest moim zdaniem przestępstwo, które powinno być ścigane z kodeksu karnego. Problemy z finansami ma Polska 2050 Szymona Hołowni. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za rok 2021. Jej stanowisko podtrzymał Sąd Najwyższy. Partia przekonuje, że nie otrzymała wtedy żadnych darowizn, podczas gdy w wykazie darowizn od połowy 2022 roku jest 29 znaczących wpłat. Jednak lidera Polski 2050 bardziej interesują darowizny dla PiS-u. Musimy dzisiaj wszyscy w Polsce, niezależnie od tego, na którą partię głosujemy, zrobić wszystko, żeby po następnych wyborach tego typu rzeczy w Polsce były niedopuszczalne. PiS nie jest partią, która co roku notuje rekordowe darowizny. W 2021 roku największy, bo prawie milionowy wpływ odnotowało PSL. W przypadku Platformy Obywatelskiej było to ponad 341 tysięcy złotych, zaś PiS-u niespełna 80 tysięcy złotych. Gdański Rady z Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Karolewski zaznacza, że Platforma Obywatelska notuje regularne wpłaty w regionach. Platforma Obywatelska czerpie opłaty, korzyści z takich środków jak członkowie zarządów spółek samorządowych, a jest tych w samym Gdańsku spółek około 20. Mechanizm finansowania partii nie jest doskonały, przyznaje socjolog dr Jerzy Żurko. Mogą to robić na ich rzecz zaprzyjaźnione z nimi fundacje, które mają swoje pieniądze, na przykład pochodzące spoza Polski, jak na przykład Fundacja Stefana Batorego. Na majątek każdej partii składają się składki członkowskie, darowizny, spadki, dochody z majątku, na przykład zyski z wynajmu lokali oraz państwowe dotacje i subwencje po osiągnięciu odpowiedniego poparcia w wyborach.